Już są. Nareszcie. Kochanie, martwiliśmy się. Roberto. Co się stało? Roberto, co te pasa? Mataron Anibala. Zabili Anibala. Co? Lo mataron per la... Dopadli mojego przyjaciela. Mataron a mi amigo. I seguro... Zrobili to, ponieważ nie mogli zabić mnie. W rolach głównych Perła, odcinek 133. W pozostałych rolach ostrożnie. Bolą mnie plecy i brzuch. To naturalne. Spędziłeś tyle czasu w jednej pozycji. Chciałbym już wyjść. Porozmawiaj z lekarzem. Jutro wracamy do domu. Cierpliwości. Mam dosyć leżenia. Dostałeś od życia jeszcze jedną szansę. W przeciwieństwie do Marii. Chyba już się z tym pogodziłeś. Tak, ale do końca życia będę czuł się odpowiedzialny za jej śmierć. Włączyć telewizor? Podobno Anibala zabił niejaki Tio. Może kawę albo koniaku? Nie, dziękuję. Nie możemy nic zrobić? Zostawmy to odpowiednim władzom. Tam jest mój ojciec. Jego też mogliby. Nawet o tym nie myśl. Twój ojciec uważa i nie pakuje się w kłopoty. Wypił całe mleko? Tak, i od razu zasnął. Dziękuję. Dobranoc. Ciągle myślę o Anibalu. To takie niesprawiedliwe. Świat jest niesprawiedliwy. On też tak mówił. Kochanie, wiem, że teraz nic cię nie pocieszy, ale winny prędzej czy później za to zapłaci. To był Tio. Jestem pewien, że to on. Wyobrażam sobie minę Roberta, kiedy dowie się, jak go pożegnaliśmy. Podsłuchujesz? Uważaj, bo urosną ci uszy. Już wiesz, co spotyka tych, którzy są przeciwko mnie. Nikt nie będzie się tutaj kręcił. Wynocha. Ahora sí. Zaczniemy nowe życie.
Z tobą każdy dzień jest wyjątkowy. Nikt po nas nie przyjedzie? Przed chwilą rozmawiałam z Moniką. Wszyscy jeszcze śpią. Pewnie świętowali do późna. Świętowali? Wczoraj wyszedł z więzienia Anibal, przyjaciel Roberta. Roberto lo estima mucho. Wracajmy do domu. Co się stało z Matildą? Pewnie się mnie bała i uciekła. Ona mnie nie obchodzi, ale chciałabym wiedzieć, co się stało z Pablem. Jeśli policja go nie złapała, wróci i poderżnie nam gardła. Nie denerwuj mnie, przecież jestem chora i źle się czuję. Nie widzę. Jeśli Matilda się nie pojawi, będziesz musiała to sprawdzić. Co? Przecież ja tam nie pójdę, to rozkaz. Matilda, nie bądź taka, przyjdź wreszcie. Nareszcie jesteśmy sami. Nie masz pojęcia, jak się cieszę, kochanie. Nie jestem twoim kochaniem. Lubię, jak się złościsz. Proszę cię, zostaw mnie. Przyjedzie policja i cię aresztuje. Mnie? Przecież nikt nie będzie cię szukał. Pani Mercedes, chyba nie znasz tej staruchy. Jej nikt nie obchodzi, nawet własna córka. A ja mam dość twojego biadolenia. Nie, proszę. Obiecuję, zrobię co zechcesz, tylko mnie nie zabijaj. Zamknij się. Dobrze, że was spotkaliśmy. Zdążyliśmy. Czemu jesteście ubrani na czarno? To długa historia, opowiem ci po drodze. Pomogę ci. Nie, dziękuję. Trochę dziwna, prawda? Chodźmy. Gdzie Enrique? Dzieci są z Moniką i Otilią. Jak się czujesz? Nie wiem, po wczorajszym nawet o tym nie wspominaj. Gdzie Roberto? Pojechał z Alexisem po juniora. Nie powinniśmy mówić juniorowi o tym, co się stało. Chciałam cię o to prosić, ale nie byłam pewna. Czego? Ty też zasługujesz na specjalne traktowanie. Nie martw się, ciąża to nie choroba. Nie zapominaj, w jakim byłaś stanie po upadku ze schodów. Ubiorę się. Patrzcie, co za kołek z tego naszego wymoczka. Pośpiesz się, bo mamy jeszcze coś do zrobienia. Dzisiaj mija termin. Co z moją forsą? Nie zapominaj, jak traktujemy nieposłusznych. Przynoszą mi pieniądze, ale chyba nie będę miał gotówki. Powiedziałem ci, żadnych numerów. Nie martw się, to będzie potwierdzony czek. Naucz się, że tutaj ja mówię jak, gdzie i kiedy. Chcę gotówki i to jak najszybciej. Idziemy. Rusz się. Zapłacicie mi za to. Mam nadzieję, że jest mocna. Taka, jak pan lubi. Jak tam interes z Octaviem Fantinim? Doskonale. Wczoraj podpisał na pana nazwisko pełnomocnictwo potrzebne do korzystania z jego pieniędzy. Czemu to zrobił? Potrzebuje na dzisiaj 100 000 pesos. Zaniesiesz mu te pieniądze.
Tak, ale po co? Jego pełnomocnictwo wszystko załatwia. Zrobiłem już przelew. Wystarczy wszystko wypłacić. Nie będziesz mi mówił, co robić. Jeszcze za wcześnie na wypłacenie pieniędzy. Dlaczego? Dostałeś tylko jeden numer rachunku. To nie wszystko, co ma na koncie. Zaniesiesz mu pieniądze, o które prosił? Bo jeśli go zabiją, nic z naszego interesu. Ma pan rację. Ale to sumka nie do pogardzenia. Masz mnie słuchać. Octavio musi nam zaufać. Wtedy dobierzemy się do jego pieniędzy. Zawieź mu to, o co prosił, natychmiast. No już. Wyobrażałem sobie nasze małżeńskie życie. Więc lepiej przestań. Znowu zaczynasz? Kto tu rządzi? Ty, mój królu. Jesteś szczęśliwa? Bardzo, królewiczu. A ty? Byłbym szczęśliwszy, gdybyśmy mieszkali gdzie indziej. Wiem. Już dawno o tym nie mówiłeś. Pewnie zaraz urządzisz mi awanturę. Wystarczy, że przed chwilą Rosenda pokłóciła się z Donią Mercedes. Stolik dla pani? Tak. Proszę tutaj. Dziękuję. Podać kartę? Tak. I jakiś aperitif. Coś konkretnego? Waszą specjalność. Nie ma jak w domu. Tęskniłem za tym spokojem. Doskonale pan wygląda. Witaj w domu. Przystroiłam twój pokój. Myślę, że ci się spodoba. Dobrze, że już jesteś. Dziękujemy za miłe przyjęcie. Tobie powinniśmy dziękować, że tak troskliwie się nim opiekujesz. To mój obowiązek. Robiłam to z przyjemnością. Zbliżyliśmy się do siebie jeszcze bardziej. Już nic nas nie rozdzieli. Telegram dla pani Valderrama. Wezwanie na odczyt testamentu ojca. Testamentu? Przecież... Czemu nic o tym nie wiem? Perla prosiła, żebyśmy ci nie mówili. Byłeś wtedy w więzieniu. Kochanie, wybacz. Nie chciałaś mnie martwić. Jesteś głodna? Nie. Po co masz jeść, skoro i tak umrzesz? Najpierw musisz zobaczyć, jak wykańczam wszystkich, którzy mnie skrzywdzili. Matilde zemści się na swojej pani Perle i jej rodzinie. Jestem sprytny, prawda? Nigdy mi nie ufałaś, Eugenio. Dlatego musiałem cię załatwić. Thank you.
Kochanie, spróbuj się uśmiechnąć. Wtedy jesteś o wiele ładniejsza. Myślałam, że jego śmierć już mnie tak nie boli, ale za każdym razem, kiedy sobie o tym przypomnę, na nowo to przeżywam. Staraj się myśleć o najmilszych chwilach, jakie razem przeżyliście. Masz rację. Jego nagła śmierć bardzo mnie zaskoczyła. Było w nim tyle radości życia. Przeżywał swój najlepszy okres. Był przeciwieństwem mamy. Todo lo contrario que mi mamá. Miguel! Sí, señora Mercedes. Słucham. Gdzie Tonia? Poszła do apteki. A Rosenda? Przed chwilą wyszła. Zostaw mnie. To mój dom i muszę sobie radzić sama. Miguel, chcę, żebyś sprzedał wszystkie meble. Słyszałeś? I to natychmiast. Ale to ładne i eleganckie meble. Nawet gdyby były najpiękniejsze na świecie, nie mogę ich zobaczyć, więc lepiej, żeby ich nie było. Zajrzę do dziecka. Zaraz wracam. Alexis. Coś cię martwi? Z jednej strony jestem szczęśliwy, mając Ginę i dziecko, ale też martwię się o ojca, Rosendę i mamę. Pewnie czujesz się jak rozgnieciony robak. Ale porównanie? Chociaż masz rację, coś w tym jest. Boję się, że ojca spotka w więzieniu to samo, co Anibala. Nie martw się. Pójdę zajrzeć do dziecka. A jeśli Octavio nie będzie chciał pani widzieć? Kiedyś zmieni zdanie. Jestem jego matką, musi to zrozumieć. Dokąd idziesz? Do twojego ojca. Przecież nie chcę cię widzieć. Nie mogę opuścić własnego dziecka. Masz rację. Pojadę z tobą, pójdę się przebrać. Poczekajcie na mnie. Dobrze. Zadzwoń do detektywów, którzy przyszli po Matildę. A pani nie może? To jest rozkaz. Dobrze. Przyszli detektywi z prokuratury. Przepraszamy za najście. Nie piekły panów policjantów uszy? Nie jesteśmy policjantami, panienko. A ja nie jestem panienką, tylko panią. Pozwól mi dojść do słowa. Wczoraj pojechaliśmy z panią Matildę pod wskazany przez nią adres Pabla Hernandeza, ale okazało się, że mieszka tam ktoś inny. Gdzie jest Matilde? Nie ma jej tutaj? Uciekła i szukaj wiatru w polu. Była mi coś winna. Czyli nie wróciła? I nie wiem dlaczego. Dzisiaj jeszcze raz pojechaliśmy pod tamten adres, ale mieszkanie było opuszczone. Sąsiedzi prosili, żebyśmy zabrali wariata, który tam mieszkał i ciągle wołał jakąś Eugenię. Brakuje tylko, żeby ten idiota nie przyniósł pieniędzy. Tym razem mnie zabiją. Fantini?
Masz gościa. Nareszcie. Daj dokumenty. Pośpieszcie się. Dobrze, poczekam. Otwórz. Chale, Gasparin. Męczy mnie już chodzenie za rodziną tego całego Octavia. Powiem ci szczerze, że ja też mam dosyć. Kija. Ciągle każe nam gdzieś chodzić, a wcale za to nie płaci. Niedługo sami coś wykombinujemy. Napadniemy na dom Octavia. Ustawimy się. No to na zdrowie. Proszę nam powiedzieć wszystko, co panie wiedzą o Pablu. Był moim szoferem. Kiedyś próbował mnie udusić. Został wtedy zatrzymany, ale uciekł. Później widziałam go, jak zalecał się do Matildy. Jest niebezpieczny, więc dlaczego jego dziewczyna tutaj pracuje? Skąd miałam wiedzieć, że coś ich łączy? Matildę pracowała u nas jako niania mojego wnuka. Mam dosyć tego kręcenia. Powiem wszystko, co wiem. Robię to, żeby pomóc mojej przyjaciółce Perle. Niestety, ta karta też jest nieważna. Niemożliwe. Dam panu inną. Szef prosi, żeby zapłaciła pani gotówką. Proszę przekazać swojemu głupiemu szefowi, żeby lepiej traktował swoich klientów. Proszę posłuchać. Niech tutaj przyjdzie i osobiście mi to powie. Zapłacę za nią. Dziękuję. Zapłaciłem pani rachunek. Nie musiał pan. Alejandro Fonseca. Rosenda, miło mi. Piękne imię. Może się czegoś napijemy. Chętnie, proszę. To wy. Czekałeś na kogoś innego? Na kogoś, kto chce mnie stąd wyciągnąć. Marta wróciła? Nie mów mi o tej żmii. W jej przypadku akurat się nie pomyliłaś. Popełniłam wiele błędów, ale przestań wreszcie mnie karać. A ty? Jesteś moją matką, a tymczasem wydałaś mnie policji. Przyszliśmy cię odwiedzić. Niech cały świat się o tym dowie. Posłuchajcie. Ta kobieta, która mnie urodziła i przysięgała kochać jak nikogo innego na świecie, wydała mnie policji. Przestań. Wynoście się stąd. Nie chcę was więcej widzieć. Nigdy, synku. Nie jestem twoim synkiem. Wynoście się stąd. Nie chcę was widzieć. Na co czekacie? Co jest? Jesteś bardzo zajęta? Czy my się znamy? To ja, Julieta, twój anioł stróż. Z tym aniołem stróżem to nie do końca prawda. Powiedzmy, że jesteś moją przyjaciółką. To zależy. Od czego? Chyba nie chcesz, żeby twój anioł stróż zmieniał twoje życie i układał je za ciebie.
Oddałabyś mi przysługę. W ciągu kilku dni tyle się wydarzyło. Przecież to nie może trwać wiecznie. Będziesz szczęśliwa, a ja sobie odpocznę. Nie licz na to. Zapewniam cię, że mnie może przydarzyć się dosłownie wszystko. Mówisz tak, bo się boisz przyszłości. Ale jeszcze będziesz szczęśliwa. Chcę to zobaczyć na piśmie, inaczej nie uwierzę. Wybacz. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką, a ja zawsze mam do ciebie pretensje. Powinnam ci dziękować, że jesteś przy mnie na dobre i na złe. Nie idzie mi tak źle. Jesteś wspaniała. Odważny z ciebie anioł stróż. Ale się podlizujesz. Ja? Jeśli wolno zapytać, czym zajmuje się tak piękna kobieta? Rodzinnymi interesami. A więc kobieta interesu. A ty? Jestem adwokatem w sprawach karnych. To bardzo ciekawe. Szczególnie w zawiłych sprawach. Teraz zajmuję się takim przypadkiem. Opowiedz o tym. Nie chciałbym zanudzać takiej miłej rozmówczyni. Przepraszam. Tak. Jesteś kretynem. Nie wiem, jak to zrobisz, ale masz mu dostarczyć te pieniądze. Już tam jadę. Rachunek. Niestety, muszę już iść. Oczywiście, rozumiem. Proszę podać pani wszystko, czego sobie zażyczy. Oczywiście. Zadzwoń do mnie. Dobrze. Wkrótce się spotkamy. Dziękuję. Być może szybko przestanę być zależna od tej wiedźmy Mercedes. Po ile róże? 20 pesos. Zawsze sprzedaję je pani stojąc na deszczu? Wtedy są świeże. Poproszę najładniejszy bukiet. Proszę. Przepraszam pana, nie zauważyłem. Nic ci nie jest? Felipe. Wszystko w porządku? Zawiozę cię do szpitala. Nic mi nie jest. Idzie. Wejdź proszę. Czemu jesteś taki blady? Widziałeś śmierć z bliska? Możemy porozmawiać na osobności? Między nami nie ma tajemnic, mów śmiało. Nie przyszedł mój gość i nie mam pieniędzy. Ostrzegałem, żebyś nie robił żadnych numerów, ale sam się o to prosiłeś. Teraz nabierzesz koloru i o nas nie zapomnisz. Proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Dobrze, ale ta jest już ostatnia. Nie będzie następnego razu. Zapłać mi to jeszcze dzisiaj. Dobrze, tylko mnie nie bijcie. Nudzimy się i chcielibyśmy pograć sobie z tobą w piłkę. Nie bijcie mnie. Doskonałe kotlety. Przyszedł Roberto.
Mi amor. Qué bueno que dobrze, że jesteś. To dla ciebie. Są śliczne. Co ci jest? Bardzo się dzisiaj przestraszyłem. Co się stało? Nic wielkiego. Potrąciłem człowieka. Dobrze usłyszałam? Na szczęście nic mu się nie stało, ale byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem, kto to. Znasz go? Ty też. To Felipe. Co się stało? Upadł. Był bardzo pijany. Opowiadałam ci, jak się upił, kiedy przyszedł tutaj z Hazmi. Myślałem, że to nic poważnego, ale naprawdę jest z nim źle. Co jest, Felipe? Źle wyglądasz. Widziałem, jak cię potrącił Roberto. Nic mi nie jest. Kiepsko wyglądasz. Trochę chorowałem. Tak? Pewnie masz ochotę na to lekarstwo. Nie tak szybko. Jeszcze ci się pogorszy i będzie na mnie. Tak jak było z Eugenią. Proszę cię. Nisko upadłeś, Felipe. Kto by powiedział, że ten elegancki i bogaty człowiek tak skończy? Chciałem ich przechytrzyć, ale Perła i Alexis mnie przyłapali. Jestem zrujnowany. Kiepska sprawa. Opowiedz, jak było. Zobacz, jak pije z butelki. Jeszcze się boję wychodzić na ulicę. Mówiłeś, że Tio zrobi wszystko, żeby się na tobie zemścić. Jest zdolny do najgorszego. A może zamieszkamy gdzieś indziej, co? Wyjedźmy daleko, tam, gdzie nikt nas nie zna i wreszcie będziemy szczęśliwi. A jeśli nam się nie spodoba? Wyjedźmy gdzieś na prowincję. Załóżmy nowy interes. Dobry pomysł. Podoba mi się. Gdzie byłeś? Czekam od kilku godzin. Będę wracał, o której zechcę. Nie szukałeś pracy. Szukałem, ale nie znalazłem. Jesteś pijany. To ci nie pomoże. Zostaw mnie, mam dosyć zrzędzenia. Odeszłam z domu babci, żeby cię odnaleźć. Poświęciłam się dla ciebie. Nie możesz tego zrozumieć? Trzeba było tam zostać. O nic cię nie prosiłem. Niepotrzebna mi taka kobieta. Jak możesz tak mówić? Nie jesteś nic warta i będę mówił, co zechcę. Myślisz, że po tym, jak doprowadziłaś do ruiny Juvenil, będziesz mogła dalej żyć, jak gdyby nigdy nic? Nie waż się, nie bij mnie. Roberto i Perła przychodzą, witają się, rozmawiają i żegnają z uśmiechem, ale są jacyś dziwni. Co się stało? Nic. Dlaczego? Wszyscy myślą, że jestem głupi. W tym domu aż pachnie kłopotami. Opowiem ci o wszystkim, ale później powiesz, że mnie do tego zmusiłeś. Dobrze, słucham. Perle i Robertowi grożono śmiercią. Poza tym zabito Anibala, przyjaciela Roberta z więzienia. Boże. To nie wszystko. Nie?
Nie. Zostawcie, nie bijcie mnie. Mieliście go tylko postraszyć. Zobacz, jak mnie poplamił. Chyba rozmazał ci się tusz. Podobał ci się masaż? Już wiesz, co cię czeka, jeśli nie dostanę pieniędzy. Kolejny masaż. A jeśli o tym doniesiesz, powieszę cię za uszy. Rusz się. Musimy bardziej uważać. Jeszcze jeden taki błąd i będziemy musieli się pożegnać. To się już nie powtórzy, obiecuję. Dobrze. Zapomnijmy o tym. Mam nadzieję, że dostaniemy pozwolenie na widzenie. Co się stało? Ta wiedźma chce remontować dom? Nie. Pani Mercedes kazała sprzedać wszystkie meble. Pewnie kupiła nowe. Nie i wcale nie zamierza. Czy ona oszalała? Nie wiem. Jestem z ciebie dumna. Ja też cię kocham. Nie uwierzysz. Tak. Alexis dostał podwyżkę. Juvenil rozchwita jak nigdy dotąd. Gratuluję. Mam nadzieję, że też dorobię się własnej firmy. Czemu nie pracujesz w Madame Bell? Mogłabym, ale Madame Bell już mnie nie potrzebuje. A ty lubisz trudne wyzwania. Powiedzmy, że tak. Zajrzę do dziecka. Miguel powiedział, że sprzedałaś meble z dołu. To chyba nieprawda. Nie muszę ci się tłumaczyć. Miałam ochotę cię zdenerwować i udało mi się. Sprzedałam swoje meble. Dlaczego? Po co mi ładne rzeczy, skoro nie mogę ich zobaczyć? Czemu ty miałabyś się nimi cieszyć? Przecież jesteś nikim. Zwariowałaś na starość. Cieszę się, słysząc, jaka jesteś wściekła. Zobaczysz, jak ja się ucieszę, kiedy zamkną cię w domu wariatów. Porozmawiam z Tonią. Może zechce z nami zamieszkać? Tak. Szczególnie, że Monice potrzebna jest pomoc. Jutro do niej pójdę. Iść z tobą? Nie, masz tyle swoich spraw. Ale ja mogę ci towarzyszyć. Oczywiście. Ktoś z policji. Dobry wieczór. To panowie mnie kiedyś aresztowali, prawda? To nie nasza wina. Dostaliśmy rozkaz i musieliśmy go wykonać. Proszę usiąść. W czym możemy pomóc? Chcemy zadać kilka pytań w sprawie niejakiej Matilde Gomez. Wiecie, gdzie jest? Nie. Dlatego prowadzimy dochodzenie. Najprawdopodobniej została porwana przez Pabla Hernandeza. Zabawimy się. Prawda, Eugenio? To dopiero początek. Zaraz wracam. Nigdzie nie wychodź.
Nie zbliżaj się do mnie. Dokąd idziesz? Dokądkolwiek. Nie chcę cię więcej widzieć. Wybacz mi. Omal mnie nie zabiłeś. Przepraszam. Jesteś dla mnie wszystkim, co mam na tym świecie. Nie wybaczę ci, że mnie pobiłeś. Wysłuchaj mnie. Później, jeśli będziesz chciała, odejdziesz. Dobrze. Wiem, że cię skrzywdziłem, ale straciłem głowę. Trudno mi zrozumieć, że jestem zerem. Ja cię kocham. To nie moja wina. Wiem. Nie mogę cię stracić, Jasmin. Błagam. Jasmin, por favor. W ten sposób Matilde odeszła. Tonia mnie ostrzegała, ale nie wierzyła mi. Nie rozumiem, jak moja matka mogła ją zatrudnić. Coś mi tutaj nie pasuje. To znaczy? Grożono wam przez telefon. Trzeba sprawdzić, skąd dzwoniono. Tonia! Toniu! Tonia! Gdzie jesteś? Przestań się wydzierać. To mój dom. Jeśli coś ci się nie podoba, to żegnam. Chętnie się stąd wyniosę. Znajdę sobie bogatego faceta. Wyjdę za niego i będę szczęśliwa. Ciekawe, jak to zrobisz. Nie masz nawet talentu łodzicielki, jak ta szmata twoja matka. Jestem młoda i atrakcyjna. Dopóki się nie odezwiesz, wtedy już nic z tobą nie wytrzyma. Tak było z Robertem, Juniorem, Danielem. Milcz, starucho. Czego sobie pani życzy? Gdzie Tonia? Już jestem. Proszę nie zapominać, że rano jestem też żoną. Musiałam zrobić Rocheliowi śniadanie. Pomóc ci? Nie, dziękuję. Poradzę sobie. Idę zobaczyć się z Tonią i ciocia Otilia pewnie na mnie czeka. Jest już za małe. Powoli się zaokrąglasz, kochanie. Nie śmiej się ze mnie. Wprost przeciwnie. Cieszę się, że w tym brzuszku jest moje dziecko. Wyobrażasz sobie, jak wyglądałbyś w ciąży? Nigdy o tym nie myślałem, chociaż pewnie niektóre feministki chętnie widziałyby nas w ciąży. Ja nie oddałabym tego przywileju. To wspaniałe uczucie, kiedy dziecko jest we mnie. Co to za mina? Ciekawe, czy moja mama myślała tak samo, kiedy była ze mną w ciąży. Zrobiłbym wszystko, żebyś nie miała takich smutnych oczu. Fantini? To ja. Pobili cię? Nie, mam reumatyzm. Przyszedł do ciebie adwokat. Sprawdziłem już twój prezent. Masz urodziny? Sam o nich zapomniałem. Jak się masz? Miło panie widzieć. Co słychać? W domu już nie jest jak dawniej. Robi się opustoszały. Co się stało z meblami? Pani Mercedes kazała je sprzedać. Dziwne. Przyszłyśmy do Toni.
Poprosił. Zaraz ją zawiadomię. Nie, najpierw pójdę do mamy. Coś musiało się stać. Poczekaj, może tam jest Matilde? Nie zapominaj o dziecku. Nie martw się. Odwiedzę mamę i nikt mi w tym nie przeszkodzi. Kto tam? To ja. Co robisz w moim domu? Chcę wiedzieć, jak się czujesz. Zobaczyłaś, więc wyjdź. Dobrze, ale powiedz, masz kłopoty finansowe? Od kiedy to przejmujesz się moimi sprawami? Pytam, bo na dole nie ma mebli. Martwisz się, co ci zostawię w spadku? Nie myślę o tym i nie życzę ci nic złego. Ile razy odbywałyśmy te śmieszne, staroświeckie scenki, które na nic się nie zdały? Za każdym razem, kiedy z tobą rozmawiam, jestem pełna dobrych chęci. Szczególnie wtedy, kiedy robiłaś mi wyrzuty, że cię opuściłam. Obwiniałam cię o to, ale wiele się wydarzyło i wiem, że nie mam prawa cię osądzać. Sama najlepiej wiesz, ile wycierpiałaś. Wszyscy coś mi zarzucają, mają pretensje i mnie osądzają. Dlatego taka jestem. Zostałam sama i nie potrafię już nikogo kochać, ani być szczęśliwa. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompan. Tekst Karolina Władyka. Czytał Marek Lesz.